Dzień dobry, witam serdecznie na forexjestrader.com. Dzisiaj mamy poniedziałek 20 luty. Zerwiemy teraz na dane z rana. Poniedziałek 20 luty. Widać dzisiaj nie ma żadnych szczególnych, istotnych danych, jakie wychodzą w Stany Zjednoczone. Dzisiaj mają święto. Od tradingu, także giełdy tam są nieczynne, natomiast nie ma to głębszego wpływu na euro tego dnia, czy też na handel, który wydarzy się w ciągu sesji europejskiej, przynajmniej ja postrzegam to w ten sposób. Patrzymy teraz na wykresy dzienne. Funta do dolara i euro dolara. Na euro widzimy, że nawrotka jedna za drugą wyraźnie popyt wytracił. O tym mówi nam to zachowanie. Mieliśmy fałszywe przebicie w dół. Trend się nie odmienił na spadkowy. Moim zdaniem jest dalej prowzrostowy. Natomiast prawdopodobieństwo tego, że fala dalej wybije się do góry, no, jest w danym momencie powiedzmy jak 55%. Także to prawdopodobieństwo jest niewiele większe, że ruch dalej będzie szedł w kierunku górnym. Aktualnie jesteśmy na jakichś ważnych wsparciach opora. Także zobaczymy, jak wykres dalej będzie się zachowywał w tej strefie, którą właśnie w tym momencie zaznaczyłem. Czy będzie w stanie pójść do góry, przebić się, znaleźć nowych kupujących. Na razie tych kupujących brakuje wyraźnie. Czy też zrobi coś w rodzaju głowy i ramiona lewe ramię, głowa, prawie ramię i pójdzie yy, agresywniej w dół. Na korzyść tej sytuacji przemawiałby ruch, który tutaj wykonywał się w dół. Jak przejdziemy zaraz na wykres H4, będziemy widzieli, że nie było to typowe fałszywe wybicie, że wykres na godzinę czy dwie szedł w dół i agresywnie wyszedł do góry. Proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy tu jedną świecę, drugą, trzecią, czwartą, czterogodzinną świecę. Także ponad pół doby wykres przebywał poniżej tego poziomu. Także mały włos nie doszło od razu do yy, dużego spadku, który byłby kontynuacją. Proszę zwrócić uwagę. Większej Trena na tym wykresie, tak, większego spadkowego. Także ta fala jest jakąś falą większą korekcyjną, która może się rozwinąć w jakiś średnioterminowy, długoterminowy trend wzrostowy, ale jak na razie pokazuje, że trend tutaj wytracił mocno na sile i w tej strefie, którą zaznaczyłem na niebiesko, możemy się spodziewać pewnych odpowiedzi. Taki jest układ D1 na tej walucie. Natomiast na walucie funcie, który wygląda bardzo podobnie, a jednak inaczej, widzimy całkiem inne zachowanie. Tutaj trend jest trochę mocniejszy, prowzrostowy, tak? Trend odwrócił się na wzrostowy tutaj w tych momentach, kiedy widzimy te charakterystyczne zygzaki, cofnięcia i ruchy dalsze do góry, nowe szczyty. Ruch wykonał się również korekcyjny w dół, co jest całkiem naturalne, że po większej fali mamy większy oddech, ale oddech ten nie odwrócił nam trendu, co jest bardzo ważne i mówię, omawiam na szkoleniach. To jak wygląda ten trend, dlaczego tutaj nie uznajemy, że był to trend spadkowy i nie opłacało się wchodzić w transakcje krótkie, mimo tego, że nawet tutaj piękny test od dołu wykonał się ten cień, jak Państwo widzą, mógł zachęcać nowych graczy do wejścia w pozycje krótkie, a jednak tak się nie stało. Większy trend wzrostowy jest silniejszy i aktualnie prawdopodobieństwo tu jest większe niż na eurodolarze, że wykona się kolejny ruch do góry. Tutaj wspominałem, że jest to może 55%. Tutaj powiedziałbym, że jest to 60 czy więcej, może trochę punktów, 60% co najmniej, że ruch powstanie do góry, ale też jesteśmy na bardzo ważnym wsparciu i oporze. Także trading nie polega na tym, żeby prognozować, czy też kto jest lepszym prognostą, tylko na tym, kto lepiej wykorzystuje sytuację na rynku. Jeżeli wykres będzie strzelał agresywnie do góry, niektórzy kupujący będą wykorzystywali sytuację, ja sam być może będę wykorzystywał inne momenty, kiedy wykres agresywnie nie przykładowo zacznie spadać, przebije znowu te wsparcie opory, lub ponownie to wsparcie opór, pokazując, że jednak był to zygzak wzrostowy i rynek dalej spada w dół. Wtedy byłaby to jakaś interesująca sytuacja na wykresie D1, co nie znaczy, że nie może być dużo wiele podobnych innych sytuacji interesujących na wykresie 30. Na M30 nie widzę w tym momencie jakichś bardzo wyraźnych, interesujących momentów do wejścia w rynek. E, tutaj mamy jakiś interesujący, ciekawy z perspektywy wizualnej, powiedzmy, trójkąt, który zakończył się jakimś wyjściem w dół. Jest to całkowicie nieatrakcyjne zachowanie e, rynku, szczególnie że wyjście. Odbyło się przed godziną dziewiątą, przed otwarciem giełd. Także wejście w pozycję krótką tutaj, nawet mimo to, że czasami ten ruch jest kontynuowany, ale rzadko jest dużym błędem. Także wejście w pozycję krótką byłoby klasycznym błędem tutaj na forex. Po, ponownie tutaj, godzina dziewiąta, proszę zwrócić uwagę, pół godziny, 40 minut temu otworzył się rynek i wykres nie chce już spadać. Także niewykluczone, że wróci do swojego naturalnego jakiegoś trendu, który na M30 jest wzrostowy byłoby to naturalną e, kolejno, koleją rzeczy na ten moment. Proszę zwrócić uwagę, patrzymy na eurozłotówkę. Na wykresie wspominałem ostatnio tutaj, że tworzy się taka e, swojego rodzaju flaga mówiłem o tym na szkoleniach na żywo oraz w analizie e, typowe odejście y, tutaj kupujących z rynku sprzedawcy weszli stąd ten cień, także można było wchodzić tutaj w rynek. Aktualnie rynek nie ma silnej siły spadkowej. To znaczy e, ruch pewnie się wykona, ale widać, że nie jest to typowy rynek sprzedawców, tak jak wcześniej. Także trzeba brać to pod uwagę, obiektywnie oceniać sytuację, że nie ma tutaj takiej e, siły naporu sprzedawców, może pojawią się nowi sprzedawcy, może nie. Aktualnie no, jest to co najmniej nasze 60, 65, 70% że ci sprzedawcy są na rynku jeszcze i ruch wykona się kolejny w dół. Ale warto również oceniać ich siłę sprzedawców na rynku, to znaczy dynamikę ceny, jak szybko ten rynek może spadać, jak aktualnie się porusza, wpływa na to, jak będzie szybko dokonywał spadku. W skrajnych przypadkach tego typu pattern, jak nie ma całkowicie siły spadkowej, tutaj krąży, krąży, może się z tego zrobić jakiś większy prostokąt, przejścia, czy coś takiego, czy, czy powiedziałbym nawet w ten sposób, może zacząć strzelać do góry, ale jest to mniej prawdopodobne na dany moment. Rozmawiamy po prostu o jakimś czystym prawdopodobieństwie tego typu e, zachowań. Teraz patrzymy na wykres złota na wykresie daily, to znaczy dziennym D1. E, mamy tutaj taką małą kołyskę, jest to instrument prowzrostowy, także wierzymy w to, że prawdopodobnie poradzi sobie, tak jak tutaj wcześniej pokazywałem na szkoleniu pewnie e, X kilka dni temu, X dni temu pokazywałem tego typu zachowanie, że byłby to klasyczny powrót do e, ruchu prowzrostowego i wtedy wyjście z tych wsparcioporów mogłoby dać jakieś ciekawe ruchy takie które by mogłyby nas skłonić do wejścia na pozycję długą, ale na pewno nie w tym momencie ani nie przed tym wsparciem oporem, bo może wykonać się historia, która powtarzała się tutaj dwukrotnie w danej strefie tych wsparć oporów. Jest to jakiś nowy poziom stosunkowo dla rynku z ostatnich dni czy ostatnich miesięcy tak naprawdę, także trzeba wziąć to pod uwagę. Bardzo interesującym rynkiem o czym mówimy na szkoleniu online od kilku dni ze względu na fundamenty, ze względu na ruch techniczny, ze względu na piękną kolebkę. Ropa, oil, wykres D1 dzienny, czyli potężny wykres i jeszcze bardziej potężny pattern, który jest widoczny pewnie, jakbyśmy się uparli tutaj na wykresie tygodniowym. Proszę zwrócić uwagę, jest to potężny pattern. Ostatni pattern, który był przejściem trendu, to było w grudniu 2008 roku, tak, kilka lat temu, gdzie z 30, 40, 50 dolarów ropa wystrzeliła na 100, był tej wielkości. Teraz mamy pattern dużo potężniejszy, kołyski. Ta kołyska może że tu wracać technicznie w dół, ale po to, żeby ruszyć dalej do góry. To jest po prostu układ kupujących na rynku, który wykształca się z rynku jakiegoś konsolidacyjnego po prostu nowi kupujący znajdują się na rynku. Tu mamy wybicie powyżej wsparcia oporu. Proszę zwrócić uwagę powyżej tego momentu i mamy test, taki delikatny test od góry. To jest ta świeca czerwona, która mówi nam o tym, że teoretycznie moglibyśmy szykować się czy wchodzić powoli w rynek pozycjami, tak jak ktoś ma dobry plan. Inwestycyjny, długoterminowy. To jest akurat gra na instrumencie, który jest dosyć wolatylny, zmienny. E, mówimy tutaj o przyszłych miesiącach czy przyszłym roku, tak, tradingu. E, także to są jakieś poważne sprawy, o których wspominam w tym momencie. Długoterminowe. E, chciałem tylko powiedzieć, że ze względu na fundamenty, jakie się dzieją, przyspieszenia na indeksach, na akcjach, czyli przyspieszenia gospodarczego ropa może być e, potrzebnym instrumentem, e, potrzebnym surowcem e, i może strzelać spokojnie na 130%. 150, a także 200 dolarów w momencie, gdy wybyłby jakiś konflikt, który podpaliłby ceny ropy dosłownie, co wiązałoby się z dużym przyspieszeniem tego instrumentu, jakbyśmy trzymali go miesiącami, co na niektórych instrumentach prowzrostowych jest to bardzo wygodne w przeciwieństwie do przykładowo walut, które ciężko trzyma się przez miesiąc, rok czy dwa lata, ponieważ trendy zmieniają się dosyć szybko na instrumentach walutowych. Na S&P 500 sytuacja, o której mówiłem, że nawiązuje do ropy przyspieszenie gospodarcze widoczne na indeksie, który odzorowuje 500 największych spółek w USA, czyli S&P 500. Tutaj mamy do czynienia z tym, że rynek przyspiesza, wybija się powyżej wsparcia oporu, możemy i technicznie zastosować tutaj moment do wejścia w rynek, jak i fundamentalnie, także będziemy patrzyli, jak rynek tutaj się rozwija, testuje te wsparcie opór, czy załamie się tak jak wcześniej, czy też będzie dalej rósł. Z tej fali możemy odczytać, że prawdopodobieństwo wzrostu jest większe. Jest to e, niezbyt, e, że tak powiem, nie ma tutaj bardzo dużych świec, tak jak wcześniej, bardzo dynamicznych, ale jest to bardzo regularna fala, także zachowanie jest bardzo interesujące, mówi o tym, że jest dużo nabywców średniej, małej, dużej wielkości, tak? O tym mówię, o tej świece także możemy się spotykać z nowymi zakupami na rynku, także świat się zmienia, być może będzie powrót do hossy, złotówka się umacnia, co pokazuje nam euro, euro oparte o złotówkę, czy dolar oparty o złotówkę, że złotówka cały czas się umacnia na tych wykresach, znaczy kraje rozwinięte mają znowu pompowaną gotówkę w stronę, na giełdy rozwinięte napływa gotówka, przez co zakupy są walut rozwijających się, czyli będzie to euro i złotówka. Turkaje jeszcze bardziej, czy Chiny Rosja wtedy mogą y, troszeczkę na tym korzystać szybciej na pewno niż Stany Zjednoczone, ale o tym m.in. innymi na y, szkoleniach online, y, pozostałych wideoanalizach, jeżeli państwo chcieliby obejrzeć jakieś dodatkowe informacje, to serdecznie zapraszam. Także y, to było na tyle na dzisiaj. Wracamy do pracy. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Zapraszam.